Stołówka w hotelu Rado Resort już posprzątana, co niechybnie oznacza, że kolejny dzień zgrupowania UKS-u dobiegł końca. Ten piąty dzień podsumujemy wspólnie z Kubą Tosiciem. Kuba, dla ciebie pierwsza, można powiedzieć, historyczna rozmowa z UKS TV. Powiedz, jak ten dzisiejszy dzień przebiegał? W dzisiejszym dniu mieliśmy zaplanowane dwie jednostki treningowe. Pierwszy trening odbyliśmy się w Mielcu na siłowni i popracowaliśmy z trenerem Michałem dość solidnie, więc wydaje mi się, że zaprocentuje to w przyszłych meczach. A po południu już typowo szkoliliśmy się pod względem taktycznym i rozegrania. Zajęcia były zaplanowane przez trenera. Też nie zapomniał o nas trener Michał z trenerem Markiem. Mieliśmy wstawki szybkościowe, więc na pewno dzisiejszy dzień był dosyć intensywnym dniem. Podczas tych zajęć piłkarskich między innymi chyba to, co wszyscy piłkarze lubią najbardziej, czyli gra na małej przestrzeni, dużo strzałów, dużo bramek i bardzo dużo emocji. No tak, zgadza się. Mieliśmy też moment taki, gdzie mogliśmy fajnie postrzelać, bo na małej przestrzeni z bandami, gdzie dużo się dzieje i na pewno to jest coś, co chyba każdy zawodnik lubi i na pewno w treningu jak najczęściej, żeby występowały takie rzeczy. Używając szkolnej terminologii, teraz 5 dni wkuwaliście materiał, a jutro przychodzi sprawdzian nawet 2, klasówka ze Stalą Mielec i z Koroną Kielce, no może kartrówka, bo klasówka to będzie za tydzień ze Śląskiem. Jak oceniasz przygotowanie przed sprawdzianem? No tak, cały tydzień pracowaliśmy zarówno pod względem fizycznym, jak i pod względem taktycznym, żeby się przygotować jak najlepiej właśnie do tych dwóch sparingów, które zagramy jutro. I mówię, na pewno ten tydzień troszeczkę czujemy w nogach, aczkolwiek po tym tygodniu jutro jest weryfikacja tego, co przepracowaliśmy przez cały tydzień. I miejmy nadzieję, że będzie jak najmniej kontuzji i jakichś niepożądanych wykluczeń, że uda się rozegrać jutro fajne 2 sparingi i miejmy nadzieję, że zdamy egzamin po tym, co przepracowaliśmy tutaj. Trenerzy zapowiadają, że wystawią 2 równorzędne jedenastki, patrząc na zespoły rywali, która z nich myślisz będzie musiała się mocniej napracować? Nie wiem, czy jest moment, żeby się skupiać na przeciwniku. Na pewno Stal Mielec jest po awansie, też są w trakcie budowania drużyny na ekstraklasę. W Koronie wiadomo, że są jakieś problemy, mają też właścicielskie z kadrą, więc nie ma co tutaj rozgraniczać. My też patrzymy na siebie, mamy też swoje cele do zrealizowania jutro, jeśli chodzi o taktyczne rozgrywanie, zarówno fizyczne też, żeby wybiegać już to 90 minut, żeby było łatwiej za tydzień po prostu w meczu ze Śląskiem. Za tobą pierwsze 2 tygodnie zajęć w nowych barwach. Jak się czujesz, jak coś cię zaskoczyło na tym pierwszym etapie, jeżeli chodzi o funkcjonowanie klubu, o zajęcia, przebieg zajęć? No tak, nie ma co ukrywać, troszeczkę się uczę też nowych zasad, nowych kolegów, nowego sztabu szkoleniowego, bo jeszcze nie miałem możliwości współpracować z trenerem stawowym i na pewno te 2 tygodnie były owocne dla mnie, tak? Ja tak powoli dopiero wchodzę do tej drużyny, więc poznaję wszystkich po kolei, ale na pewno wydaje mi się, że z każdym tygodniem, z każdym kolejnym treningiem, z każdym kolejnym meczem będzie mi łatwiej i mam nadzieję, że będę pomagał, tak, w przyszłości. Po tych 2 tygodniach jesteś w stanie już trochę zawyrokować, co może być największym atutem UKS-u w tym nowym sezonie? Nie ma co ukrywać, tutaj drużyna, która występowała w Ekstraklasie, nie została jakoś bardzo osłabiona, więc na pewno jakością i zawodnikami, jacy reprezentują UKS, jesteśmy w stanie wygrywać każdy mecz i na pewno będziemy do tego dążyć, tak? Bo mówię, ta liga nie będzie łatwa, będzie dosyć mocna, ale mówię, odpowiednim podejściem, odpowiednią pracą w tygodniu
żeby to przełożyć na ligowe mecze, a wydaje mi się, że o wynik możemy być spokojni. Po wczorajszych zajęciach na poligonie, że w paintball dzisiaj kolejny ważny element, jeżeli chodzi o integrację drużyny, chrzest nowych piłkarzy, w tym także twój. Powiedz parę zdań, jak to wyglądało. No tak, przyszło mi przez ostatnie 5 lat, to ja byłem w komisji, jak gdyby przyjmowałem nowych zawodników w Zagłębiu, a dzisiaj mi przyszło przywitać się z nowymi kolegami w nowej drużynie, więc na pewno jeśli chodzi o powitanie, jestem bardzo mile zaskoczony i każdemu życzę, żeby tak został przyjęty jak ja i koledzy, którzy zostali dzisiaj przyjęci przez drużynę w klubie. A jak wspominasz swoje chrzty z tego pierwszego okresu kariery, kiedy właśnie byłeś jeszcze takim zawodnikiem dopiero pukającym do tego poważnego seniorskiego futbolu? Ja pamiętam chyba bodajże tylko w Bełchatowie miałem jakieś klapsy czy coś po debiucie, a tak za bardzo nie pamiętam, co tam się wcześniej wydarzyło. Na pewno my w Zagłębiu też mieliśmy tego podobną zabawę też z pytaniami, z różnymi konkursami dla każdego, więc jestem jak najbardziej za tym, żeby coś takiego było w każdej drużynie. Oprócz chrztu, dzisiaj także wspólne oglądanie meczu Ligi Mistrzów, to też taki element scalania drużyny? No tak, zgadza się. Atmosfera i jak gdyby nasze scalanie drużyny jest bardzo ważne. To też jest element treningu, można powiedzieć, więc trener dzisiaj zarządził to, że będziemy oglądać mecz Manchester City z Realem Madryt i bo na pewno trzeba patrzeć na te drużyny, na tych zawodników, którzy są najlepsi w tym, co robią i podpatrywać ich. A inaczej ogląda się w dużej grupie, a inaczej w zaciszu pokoju hotelowego? No tak, zgadza się. Zawsze można jakieś konstruktywne uwagi wymienić między sobą, można porozmawiać, nawet przełożyć coś na nasze treningi, na nasze granie, więc na pewno jak najbardziej jestem za tym, żeby takie sytuacje miały miejsce. To których zawodników ty osobiście zamierzasz podglądać szczególnie? Na pewno bardzo odpowiada mi granie Casemiro w Realu Madryt, ale też nie ma co ukrywać rotacje też pozycji w Manchester City, gdzie środkowi pomocy też grają na stoperze, więc wymiana tych zawodników też jest imponująca, więc na pewno jest kogo podpatrywać i na kim się wzorować. To budowanie takiej jedności, tego ducha zespołu, rozumienia się bez słów, chyba w tym sezonie będzie szczególnie ważne przy tak wyrównanej lidze, kiedy te mecze będą stykowe, to mogą być elementy, które będą decydować o końcowym wyniku? No tak, zgadza się. Gdzieś to zgranie, gdzieś to, że mamy taki cel, żebyśmy dominowali nad drużynami, żebyśmy grali bardzo długo piłką, rozgrywali ją i na pewno to może przynieść efekty, aczkolwiek mówię, ta liga będzie dosyć ciężka i na pewno te drużyny, które będą przyjeżdżały, będą na pewno traktowały jako ŁKS, który grał w Ekstraklasie i na pewno większość drużyn będzie się spinało na te mecze. O to, jak ci się podoba w Łodzi, nie będę pytał, bo jesteś z regionu łódzkiego, to zapytam inaczej. Dużo znajomych, dużo rodziny przyjedzie na twój pierwszy występ przy Alei Unii? Szczerze mówiąc, jeszcze nie było jakiegoś planu, czy ktoś będzie przyjeżdżał, ale na pewno mam dużo kibiców zarówno w rodzinie, zarówno w znajomych, więc na pewno będzie dużo chętnych, żeby przyjeżdżać na te mecze i tylko nie wiem, czy będę miał taką pulę biletów, żeby zapewnić wszystkim wejście na stadion. Jeszcze na koniec powiedz, bo o kwestiach sportowych mówiłeś w pierwszym wywiadzie dla oficjalnej strony, troszeczkę jaki jest Kuba Tosik prywatnie, czym się interesuje poza piłką nożną, jak lubi spędzać wolny czas, jakie ma hobby? Ja na pewno
mam dwójkę dzieci, jestem szczęśliwy z rodziną, więc gdzieś tego czasu dużo też poświęcam właśnie rodzinie i na pewno jeśli chodzi o hobby, to gdzieś tam z Maćkiem Dąbrowskim często zarówno w Lubinie, jak i tutaj w rejonach Łodzi też udawało mi się wyjeździć na ryby razem, więc na pewno gdzieś w tym kierunku, no i na pewno nasza praca, czyli tak, trening, mecz też poświęca dużo czasu, na pewno pod tym względem tego czasu też nie ma tyle, ile by się chciało, ale mówię, jeśli chodzi o jakieś tam hobby dodatkowe, to bym wskazał wędkarstwo. Jeżeli jeździcie razem na ryby, to też jest ten element rywalizacji tak jak zazwyczaj między sportowcami, czy raczej tam zupełnie odwrotnie, po prostu relaks, cisza, spokój i delektowanie się naturą? Nie, no wydaje mi się, że element rywalizacji jest zawsze, tak? I nawet na tych rybach czasami też jest zakład, kto większą rybę, kto więcej ryb złapie, więc przekładamy to też zarówno na nasze hobby. Rywalizacja jest wyrównana, czy jest dominator w tej konkurencji? Można powiedzieć, że ja się troszeczkę uczę i Maciek jest troszeczkę z przodu ode mnie, ale było już parę razy, że też mu utarłem trochę nosa. A już jeżeli zdarza ci się włączyć jakiś film albo sięgnąć po książkę, to najczęściej jaki gatunek, jaka tematyka? Jak najbardziej. Jeśli chodzi o filmy, to na pewno Netflix jest oblegany przeze mnie, zarówno z żoną, czy z dziećmi bajki jakieś, więc pod tym względem, jeśli chodzi o film. A jeśli chodzi o książki, ostatnio czytałem Ibrahimowicza, aczkolwiek nie jestem jakimś zwolennikiem, wielkim zwolennikiem czytania, ale fajnych historii jak najbardziej, więc jeśli chodzi o książkę, to o Zlatanie. A co, jeżeli chodzi o muzykę, jaka muzyka najczęściej ci towarzyszy, jaka muzyka pozwala ci się zmotywować i potem zrelaksować? Jeśli chodzi o muzykę, to każdy gatunek, tak? Nie mam jakiegoś tam ulubionego. Zarówno lubię disco polo, jak i jakąś muzykę troszeczkę cięższą, więc nie mam wygórowania takiego, że typowo jednej muzyki słucham. Lubię też radio posłuchać jak najbardziej w aucie, więc każdy gatunek. Czyli z muzyką w szatni UKS-u, z adaptowaniem się do niej nie miałeś problemu? Nie, jak najbardziej nie i muszę przyznać, że te piosenki, które usłyszałem w Zagłębiu, sam już zacząłem włączać na swoim YouTubie, na swoim głośniku, więc na pewno gdzieś tam dostałem ten impuls nowy i spodobało mi się to jak najbardziej. To na koniec, Kuba, jeszcze w jaki sposób zachęciłbyś tych, którzy do tej pory wahają się, czy nabyć karnet na mecze tego sezonu z wykonaniem piłkarzy UKS-u? Wydaje mi się, że z każdym meczem, naszą grą, naszymi wynikami będziemy budowali to, żeby jak najwięcej kibiców przychodziło na stadion i wiadomo, że ta liczba będzie troszeczkę ograniczona na początku. Miejmy nadzieję, że jak najszybciej będzie już otwarty cała trybuna, a w przyszłości cały stadion i co. I serdecznie zapraszam wszystkich kibiców. Tyle. Jakub Tosik, nowy zawodnik Łódzkiego Klubu Sportowego, z którym rozmawialiśmy o piątym z dniu zgrupowania w Woli Chorzelowskiej.